organizujemy. W szkole mi się nie udało zorganizować, ale na komputerach, tylko na moich komputerach w takiej salce. Moim terenem działania to jest powiat biłgorajski, ale na razie mam dosyć zajęć w Biłgorajcu. Super, dziękuję bardzo. Zajęcia prowadzę od stycznia 2013 roku. Okej, miałem to pytać, dzięki. Witam, ja dziś przyjechałam z Warszawy, ale generalnie działam w Rykach od lutego tego roku, kiedy zaczęłyśmy nasze działania w Bibliotece Publicznej Ryckiej. Jednak w trakcie remontu musiałyśmy się przenieść na własną inicjatywę, gdzie już Centrum Kultury prowadzimy w jednym z budynków Centrum Kultury, jednak już na swoich komputerach, co jest dużym utrudnieniem, więc musiałyśmy zmniejszyć grupę. I pozwolę sobie przedstawić też Ebę Marecką, która się niestety spóźni, ale jest moją współpracowniczką z Ryk. Razem prowadzimy te zajęcia od początku w tych samych miejscach. Prowadzę zajęcia w organizacjach pozarządowych od 2 lat. Przyjechałam z Warszawy i w ośrodku punktu wsparcia, teraz Warszawa przyjazna seniorom. Małgorzata Matów, przyjechała z Warszawy, pracuję w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, właśnie przy projekcie zajęcia, gdzie prowadzę obecnie salę komputerową Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i ogólnie wszędzie, gdzie się dało, też w domach prywatnych senior zdarzało mi się do tego, od kiedy no półtora roku. Nazywam się Edy Marecka, przyjechałam z rdzenia Podlaskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej od 2 lat. Dzięki. Szczerze mówiąc, powinnam przyjechać tylko przedstawić. Jolanta Szczeszek. Tak samo Miejska Biblioteka Publiczna i biblioteka, a także i długo wieś obok. Super. I prywatne z seniorami. 70+. Jolanta Zybada, razem Podlaski, no też Miejska Biblioteka Publiczna, a także filia numer 2. I pracownią jest poza mnie Oręcz, ale też w okolicznych wsiach, w gminach, tam gdzie było biblioteka, gdzie się dało, w urzędzie gminy. A teraz zaczynam przyszłej środy niżej straży pożarowej. Ja przyjechałam z Garbatka na skraju Puszczy Kozienickiej. No, mam, jak tutaj patrzę, słuszny PESEL, jeśli w ogóle chodzi o swoje życie, ale jestem nowym latarnikiem, ukończyłam ukończyłam szkolenie w sierpniu tego roku, ale po prostu weszłam w ten projekt, jestem zafascynowana, pomagam głównie, gdzie działam, a więc gdzie tylko możliwe, ale za długo już. Bardzo przychylnie zostałam przyjęta przez wójta gminy Garbatka. Jeśli tylko zostanie, to mam możliwość na współpracę, bo rozumiem potrzeby i mam w stosunku do niego bardzo duże zamiary. Prywatnie jestem jeszcze ponadto przewodnikiem turystycznym, dlatego mogę dużo mówić, pilotem pościeczek i latarnikiem. Dziękuję bardzo. Ja też Teresę pamiętam, bo Teresa akurat była na moim szkoleniu świadectwem, które prowadziłem i też pamiętam, jak się martwiłaś, że oczywiście się uda właśnie do włodarzy dotrzeć, żeby był pozytywny odpływ, także cieszę się, że jesteś z nami i że fajnie to wszystko funkcjonuje tak jak powinno. Katarzyna Bielicka z Warszawy oraz ze świata. Jestem od początku latarniczką, robię to w domach, jak również robiłam to w takim dziwnym miejscu Brunej Łóbeckiej. Prowadziłam tam zajęcia innego rodzaju, ale przy okazji rzuciłam również ten temat. Na tą chwilę prowadzę zajęcia w Centrum Aktywności Lokalnej na Pancar, w takim fantastycznym miejscu, które dobrze byłoby, żeby było więcej w naszej gminie ojczyźnie. Super, dziękuję bardzo. Polszewski Łukasz, przyjechałem do Warszawy, prowadzimy zajęcia w kilku dzielnicach, w Domu Kultury, w Domu Seniora i Biblioteku. Dzięki. Rok, od wakacji zeszłego roku. Justyna Spryszak, latarnikiem jestem od 2012 roku po szkoleniu w Zamościu. Prowadzę zajęcie sztanka indywidualnie w rodzinie. Super, dzięki. Na podwójne przyjechałam z Pociętej z Dalewna. Swoją działalność zaczęłam w sierpniu tego roku po szkoleniu, a zajęcia prowadzę w Gminnej Bibliotece w Piaskowie oraz w domach prywatnych. Dziękuję. Witam wszystkich, nazywam się Krystian Myślon, pochodzę z Gardzienic, to jest Gmina Piaski, tutaj blisko od Lublina. No, jestem świeżakiem i jak na razie doświadczenia zbieram po rodzinie, po znajomych, tak żeby tak powolutku się w to wdrażać. U mnie w miejscowości na razie. Mamy również świetlicę, tam też jedno zajęcie przeprowadziłem, jeżeli chodzi o ogólne konsulowe, to była koło gospodarki wiejskiej. Super, fajna. Dąbka Włowska, zajęcia prowadzę od stycznia 2013 roku. Prowadzę w tej chwili w Domu Pomocy Społecznej Centrum w Matowie. Chwilowo, dopóki nie dostanę swoich laptopów, które mam nadzieję dostać. Ciągle mam nadzieję, ale no, termin się przedłuża, ale mam nadzieję. I wtedy będę prowadziła na Mochotowie bibliotekę. Czyli z Warszawy. Z Warszawy. Czerwiec 2013. Miejska Biblioteka Publiczna, Starachowice. Super, dziękuję. Kowalik Szymon, szkolenie ukończyłem w sierpniu Sandomierzu tego roku. Przyjechałem z Lublina, a jeżeli chodzi o jakieś doświadczenie, to przeprowadziłem kilka spotkań bardziej indywidualnych w domach seniorach w Olnopolu. Super, dzięki. Nazywam się Witka Romanowska, przyjechałam z Piły i jestem natalenkiem od sierpnia tego roku. I ten tak, no plan działania miałam w głowie od razu. Także postawiłam na biblioteki i wszystkie już są moje. Jeśli chodzi o chwilę, jest to 9. Już jest podpisana taka umowa, już działamy, już jest informacja na portalu ASC24.pl, że zajęcia będą. Byłam na 3 konferencjach takich zorganizowanych tutaj w Pile, takich, żeby promować po prostu to, że latarnicy są. Na forum kobiet, na kongresie kobiet, to tak wyszło, że same kobiety i na czasie kobiet. W różnych ośrodkach kultury tutaj to były różne takie imprezy zorganizowane, które jakby też powodowały to, że ludzie się tym zaczęli interesować. No ale główne działania to na biblioteki. To jest powiatowa i miejska biblioteka, także kontakt ze starostwem i z panem prezydentem i w przyszłości myślę, że będzie tam gdzieś latarnia, bo pan prezydent myślę, że się stoi. Ale pan starosta też powinien. Super, dziękuję bardzo. Słuchajcie, to dziękuję wam bardzo za przedstawienie się.